kiedy czytamy o tym, że Pan ukazał się Salomonowi i dopiero później Pan mówi, proś o co chcesz dla siebie. Ale pierwsze jest spotkanie. Pierwsze jest spotkanie. Zanim Pan Bóg z Salomonem zaczną załatwiać jakieś sprawy, Pan daje mu się poznać, Pan mu się ukazuje, Pan mu się jakoś objawia, czyli Pan jakoś dochodzi do jakiegoś spotkania. Być może jest tak, że dzisiaj żyjąc dosyć szybko, jesteśmy nastawieni na spotkania, w których interesuje nas załatwienie jakiejś sprawy. Często do kogoś dzwonimy, z kimś się spotykamy w jakiejś sprawie. Słuchaj, mam sprawę. Ja tylko chciałem załatwić to i to. Interesuje nas ta sprawa, a nie samo spotkanie. Tymczasem w relacji z Panem Bogiem jest właśnie najpierw spotkanie. Najpierw to, że Bóg daje nam siebie jakoś poznać. Jakoś przed nami odkrywa swoje serce. Najpierw pokazuje swoją miłość, swoją obecność. Dopiero później są sprawy, które chce załatwić z Salomonem, czy z każdym z nas. Wiara jest najpierw spotkaniem z osobą Pana Boga.